No hejka, witam was bardzo serdecznie w nowym filmiku na tym kanale. Wczoraj zespół Star Stable przeprowadził na swoim Instagramie Question and Answer, czyli oczywiście Q&A. I tam mogliśmy zadawać oczywiście swoje pytania. Otrzymaliśmy naprawdę bardzo ciekawe informacje, między innymi właśnie o odnowie szafy oraz nausznikach. I to wszystko oczywiście podsumujemy sobie w tym filmiku. Ale jeszcze zanim, to ogromna drama na zespół Star Stable, który do stworzenia grafiki na pewnym swoim social mediu użył AI, czyli oczywiście sztucznej inteligencji, co nie jest w porządku oczywiście do artystów. A na koniec jeszcze taka tutaj mała wisienka na torcie, czyli oczywiście zapowiedź koni Celle Francis. Możemy już właśnie zobaczyć taki skrawek tego konia, może nie do końca, no ale sami zaraz zobaczycie. Ale zanim przejdziemy do tego filmu, chciałbym bardzo serdecznie podziękować najnowszym 5 subskrybentom, którzy zasubskrybowali ten kanał. Konto Kaniara, Claudia64, Black Demon, Skrzypczyńska oraz Krótka. Jeśli ten film Ci się spodobał, to byłoby mi naprawdę bardzo milutko, jakby zostawił subskrypcję na tym kanale. Pozdrowienia dla wspierających, którymi są Wejsu, Julia Flisikowska, Madzia, Lara Siwiak, ciocia od Masona, Pablo Escobar, Roeal, KHT Albama, Carmela, Simsy and SSO, a społeczna Amelia Cat Hurricane, Naka Lucy Star Stable, Xblinke Victoria Wilk, Hista Crew, Pomarańczowa Pomarańczka oraz Blind Mall. Dziękuję wam naprawdę z całego serduszka. Nie zapomnijcie, aby zostawić łapeczkę pod tym filmem, a już dłużej nie przedłużam i zapraszam was do tego bombastycznego filmu. Na początku zaczniemy sobie właśnie od tej całej dramy na zespół SSO. Na Instagramie pojawił się post od jednego użytkownika, czyli g.dragoning, który właśnie pokazał nam coś takiego, że właśnie zespół SSO użył AI do stworzenia grafiki. Cześć wszystkim, ostatnio zwróciłem uwagę na bardzo niepokojący temat. Ustaliłem, że zespół Star Stable jednokrotnie wykorzystał sztukę AI na swoim Spotify po wielu zwolnieniach artystów. Przeczytaj post, aby dowiedzieć się więcej. Dlaczego to jest złe? Sztuka wygenerowana przez AI jest stworzona przez innych artystów i właśnie sztuczna inteligencja skleja te wszystkie inne zdjęcia jakby w swoje. Nie wiem, czy dobrze to tutaj jest przetłumaczone i no. Nie dość, że jest to moralnie złe w kradzieży sztuki, to jeszcze używanie AI pozbawia artystów zatrudnienia. Niedawną kontrowersją, w której firma musiała wrócić do korzystania sztuk AI, jest waką, który otrzymał bardzo negatywną reakcję. Star Stable Entertainment opuściło wielu artystów w swoim zespole, dlatego jest to tak przerażające. Pamiętacie pewnego Game Mastera, który opowiadał nam o nowych, odnowionych Głuchych Lasach? Tak, był to Game Master B i właśnie on również opuścił Star Stable Entertainment. Nie pracuje już w SSO. I na koniec pojawił się tutaj właśnie od niego taki prezencik, czyli właśnie tutaj jakiś taki ziemniak, kwiatuszek, jakieś takie po prostu rośliny. Jakby w podziękowaniu za to, że mógł tworzyć tą grę, stworzył właśnie coś takiego na pożegnanie. Witajcie moi przyjaciele, niektórzy z was skontaktowali się ze słodko-gorzką wiadomością, że opuściłem Star Stable, aby złożyć ofertę w Chief Rebel. Pracowałem w Star Stajni przez ostatnie 4 lata i zakochałem się w moich kolegach, Jorviku, a przede wszystkim w tej społeczności. Dziękuję za wasze poświęcenie i miłość do tej gry. Deweloperzy wkładają swoje serca i duszę w grę. Czasami dostają złą reputację jako chciwi manipulatorzy korporacyjni, ale tak naprawdę to tylko grupa pasjonatów próbujących stworzyć świetną grę. Zatrudnić naszych przyjaciół i rozwiązać trudne wyzwania. Tak bardzo jak deweloperzy tchną życie w Jorvika, świat, który stworzyliśmy, byłby pusty bez ciebie. Dziękuję za granie i uczynienie tej społeczności tym, czym jest. Na zawsze zapamiętam nasze rozmowy i zabawę. Tu Star Stable właśnie podczas tego Q&A, o którym wcześniej mówiłem, wypowiedział się właśnie na temat tego AI. We actually agree, someone on our music team used that image when they needed something really last minute and it was a mistake. We are supporting them through it because people make mistakes and we are going to make sure it doesn't happen again in the future. I faktycznie przyznał się do tego, że to tak właśnie zostało zrobione. I właśnie 19 stycznia tego roku SSO już zdjęło ten obraz. Teraz przechodzimy do tego cudownego Q&A właśnie na Instagramie Star Stable, czyli pierwsze pytanie odnosi się właśnie co do garderoby, czyli do szafy. Update szafy, czy jest to możliwe w tym roku, czy raczej nie? I tutaj odpowiedź od właśnie tutaj pracowników SSO. Aktualizacja szafy jest najważniejszym priorytetem w tym roku. Czytaj nasze starsze blogi po więcej informacji. To już również właśnie robiliśmy tutaj na kanale. Opowiadałem o tym wszystkim, czyli faktycznie dostaniemy odnowienie szafy. Potwierdzili to. Teraz mowa oczywiście o słynnych napierśnikach, nausznikach i wszystkim właśnie takim dodatkowym sprzętem dla koni, którego jeszcze nie ma w SSO. An inventory revamp is very much needed to be able to do anything like that, but
we do know this is so much on the top of your wish list, so we will look into it for sure. Aby rozpocząć pracę właśnie nad dodatkowym sprzętem dla koni, najpierw muszą zająć się odnowieniem szafy i wiedzą, że jest to wysoko na liście tego, co chcemy zobaczyć w grze. Nie wiadomo oczywiście kiedy dokładnie możemy to otrzymać, ale jest to również potwierdzenie na to, że nauszniki, napierśniki pojawią się w Star Stable. Możliwe, że już właśnie wkrótce, ale najpierw oczywiście zajmą się aktualizacją szafy. Czy wiadomo kiedy Cele Francis pojawią się? No i tutaj oczywiście jest odpowiedź od SSO, że już wkrótce. Dokładna data nie jest znana, ale co do oczywiście Cele Francis, są również spoilery. Tak w zasadzie to jeden spoiler i wygląda on właśnie tak. Mamy konia i w tym koniu jest toaleta. Toaleta, naprawdę to jest toaleta. Z tyłu widać jakiś kosz, więc nie wiem, co to miało na celu, ale ogólnie tutaj taka mała właśnie zapowiedź tych oto koni. Tak się prezentują i co do właśnie Cele Francis, to szczerze mówiąc to ten koń jakoś wybitnie mnie nie zaskoczył, jego budowa. Troszkę nawet przypomina mi Anglika albo właśnie naszego Jorvika gorąco-krwistego. I mamy tutaj właśnie przedstawioną jedną maść i to chyba jest ten właśnie Flaxen Chestnut, nie wiem szczerze. Ale no oczywiście dostaniemy jeszcze 6 pozostałych maści, w tym jedną nową, czyli Spooty Buckskin Pinto. I będzie coś zupełnie nowego na Jorviku. Przygotuj się na idealnego konia, którego zabierze sobą w teren. Ten odważny i chętny do zadowolenia koń będzie wszechstronny, idealny do sportu jeździeckiego. Jak zapewne wiecie, eventing to zbiór 3 sportów. Skoki pokazowe, ujeżdżenia i biegi biegowe. A kiedy mówimy wszechstronny, mamy to na myśli. Nasze badania wykazały również, że szkoła ujeżdżenia Cadre Noir wykorzystuje konie Cele Francis. Są szkoleni do wykonywania zaawansowanych ruchów ujeżdżeniowych, jak Corbette, bardzo wysoko wychowujący ruch. Więc przygotuj się na pokazanie tej umiejętności ze swoimi Cele Francis. Na wybór maści, które widzicie powyżej, wpływa to, o co prosiliście, na przykład kolor Pinto. Ciekawostka, ten kolor płaszcza został potwierdzony w książce Stadów SF od 2009 roku. Sztuka jest procesem żywym, a czasem rzeczy zmieniają się po drodze. Dlatego nie możemy zagwarantować, że wszystkie te 7 płaszczy w końcu powstanie. Ale postaramy się was informować. Co o tym myślisz? Jaki płaszcz, na który jesteś wyjątkowo podekscytowany? I tutaj informacja, kiedy te konie zawitają na Jorvik i będzie to na początku przyszłego roku. Mam nadzieję, że to również nie będzie w styczniu, jak w przypadku Ardenów. Co do całego spoilera właśnie tego konia, to zapomniałem wam wspomnieć właśnie o tym, że to nie jest taki typowo spoiler jak zawsze na przykład z Instagramów bądź po prostu Discordów spoilerowych, tylko właśnie pojawił się on na Twitterze dyrektora technicznego Star Stable z podpisem, kiedy bug jest tak duży, że trzeba zabrać ze sobą toaletę. I to właśnie dopiero całe community uznało, że to może być właśnie spoiler Cele Francis. I jeśli chodzi właśnie tutaj o to, no to w komentarzach pewna osoba zadała właśnie pytanko, czy jest to po prostu nowy koń. Najbliższy w kolejności jest Cele Francis, więc raczej to będzie właśnie on. A autor całego posta odpowiedział, że bardzo możliwe, znaczy napisał możliwe, ale ja uważam, że to tak naprawdę jest spoiler. Taki mały właśnie smaczek ze strony Star Stable w kierunku właśnie tych nowych koni. Bo po co po prostu mieliby coś takiego robić, jeśli nie chcieliby nam czegoś przekazać? Według mnie to miała być po prostu w swoim rodzaju taka właśnie zapowiedź tej rasy, bo będzie ona, jak już wcześniej wam tutaj pokazywałem, na początku tego roku, czyli raczej w lutym bądź w marcu. A więc bardzo dziękuję wam za obejrzenie tego filmu, mam nadzieję, że on się spodobał. Koniecznie dajcie znać, co wy o tym wszystkim sądzicie, dajcie znać, co sądzicie właśnie o tej całej aferze AI, bo według mnie, możliwe, że gdyby nie ta cała drama, to ta grafika nadal byłaby na Spotify i nie zostałaby ruszona. A jeśli już faktycznie nie mieli jakiej grafiki dać, to mogli dać jakąś starą. Jestem też również naprawdę bardzo ciekawy, co to właśnie tej aktualizacji szafy i czy w ogóle wygląd jej się zmieni tak jakby z zewnątrz, czy oni ją zmienią, czy po prostu będzie to inaczej wyglądało właśnie jak ją jakby otworzymy, czyli to okno właśnie. Nauszniki, napierśniki, no to oczywiście klasyczek, na który czekają gracze Star Stable. I na końcu właśnie ta mowa o tych koniach, czyli dajcie znać, co sądzicie właśnie o tej rasie. Jestem ciekawy właśnie animacji, bo tutaj właśnie jest ta animacja specjalna i jak ona mogłaby po prostu wyglądać. Koń samą budową po prostu mnie zaskoczył. I no, to tyle z mojej strony, bardzo wam dziękuję za obejrzenie tego filmu. Życzę wam oczywiście cudownej soboty i cześć!